Pamiętajmy o tym, aby regularnie badać wzrok swojego dziecka. Trzeba zaznaczyć, że im szybciej wykryjemy wadę wzroku, tym mamy większą szansę na wyleczenie i normalne funkcjonowanie. Pierwsze objawy mogą nie być jednoznaczne, dlatego też często są przez nas lekceważone. Dzisiaj powiemy, na co należy zwrócić szczególną uwagę oraz jak rozpoznać, że Twoje dziecko ma problemy ze wzrokiem. Tak naprawdę to raz do roku powinniśmy zabrać nasze dziecko do okulisty na badanie wzroku. Jeżeli nasze dziecko nosi okulary, to należy częściej sprawdzać, czy wada wzroku się nie powiększa. Niestety, ale według statystyk dzieci mają o wiele rzadziej badany wzrok niż powinny. Najczęściej rodzice pojawiają się ze swoim dzieckiem u okulisty, kiedy jest już za późno. Pamiętajcie, że wada wzroku oraz brak jej korekcji może przysporzyć naprawdę wielu problemów waszemu dziecku. Dzieci w wieku szkolnym gorzej przyswajają informacje, a także mają problemy z utrzymaniem koncentracji. Dodatkowo dzieci z nieleczoną wadą wzroku szybciej się męczą. Poniżej prezentujemy objawy problemów z widzeniem u dzieci. Jeżeli zauważyłaś u swojego dziecka podobne objawy, to nie lekceważ tego, tylko udaj się z nim do lekarza specjalisty. Mrużenie oczu podczas oglądania telewizji lub zabawy na komputerze. Zaczerwienienie oczu. Dziecko zbyt blisko podchodzi do telewizora. Częste narzekanie na ból głowy. Oko, które widzi słabiej, zaczyna uciekać. Dziecko przekrzywia głowę, aby lepiej widzieć, kiedy pokazujemy mu coś z bliska. Dziecko ma problemy z obrazkami, które zawierają dużo szczegółów. Dziecko nie lubi układać puzzli. Jest to dla niego bardzo męczące. Ma problemy z dobieraniem kolorów różniących się od pierwowzoru. Dziecko zbliża głowę bardzo blisko książki podczas czytania lub oglądania obrazków. Wzrok dzieci oczami rodziców.